Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim zacznę od podziękowań dla tych, którzy, jak Państwo widzicie, tłumnie oddają rzeczy, które mogą przydać się na Ukrainie dla wszystkich mieszkańców Koszalina i okolic. Dziękuję organizacjom pozarządowym, Północnej Izbie Gospodarczej, Grupa Kobiet, która pracuje od początku przy tej zbiórce, PCK, które jest od początku z nami, Fundacji Nauka dla Środowiska, Caritasowi. To wszyscy, staramy się wszyscy współpracować, aczkolwiek jest to oczywiście początek pomocy, więc wybaczcie, jeśli zdarzają się jakiekolwiek problemy z komunikacją. My też musimy opanować swego rodzaju chaos. Trzeba pamiętać, że do Polski wjechało w tej chwili grubo ponad 100 tysięcy ludzi, z tego głównie są to kobiety i dzieci. Z racji tego, że tam trwa wojna, mężczyźni już w tej chwili do Polski nie mogą wjechać. Staramy się, żeby tych, którzy przyjeżdżają do Koszalina, otoczyć pomocą. To jest ta pierwsza grupa, która przyjechała do nas wczoraj. To są osoby, które zostały przyjęte przez Caritas, osoby, które zostały przyjęte przez Związek Ukraińców w Polsce, a wręcz osoby fizyczne, które po prostu przyjęły pod swój dach tych uciekinierów, tych, którzy uciekają przed wojną. Dziś przechodzimy, można powiedzieć, do drugiej fazy, bo przygotowujemy pierwszy transport, powinien wyjechać we wtorek. Pierwszy transport rzeczy, ale też apel do Państwa, aby te rzeczy, które trafiają do magazynu, z racji tego, że tu pracują tylko i wyłącznie wolontariusze, aby te rzeczy były posegregowane. Czyli jeśli przynosimy rzeczy, a ich jest bardzo dużo, więc raczej prosiłbym, żeby na dzień dzisiejszy tą pomoc w postaci ubrań ograniczyć, ale jeśli już je przynosimy, żeby je posegregować wstępnie w domu na męskie, damskie i dziecięce. Przede wszystkim ważny jest sprzęt, który jest tam potrzebny dla obrony cywilnej. To są karimaty, to są śpiwory, To są materiały opatrunkowe, bo wiadomo, że ten sprzęt specjalistyczny jest drogi i tym zajmiemy się sami jako miasto zakupem tego sprzętu. Jeśli ktoś ma na zbyciu agregat prądotwórczy, też na pewno się przyda. Jeśli ktoś ma na zbyciu środki chemiczne, artykuły higieny osobistej, bardzo prosimy, żeby te artykuły trafiały do nas. Powerbanki, artykuły spożywcze o przedłużonym okresie trwałości. Mam nadzieję, że one we wtorek wyjadą już na granicę do Iwano-Frankiwska. Tam są bardzo potrzebne pościel, ręczniki, to co jest potrzebne tym, którzy w tej chwili nie mogą korzystać ze swoich domów, żyją w schronach przeciwlotniczych, żyją w piwnicach. To jest jednak olbrzymie utrudnienie i wbrew pozorom taki codzienny kobiecy przymiot, czyli podpaski, też są bardzo potrzebne. One tam na Ukrainie z racji tych warunków, z racji ograniczonych możliwości ogrzewania służą po prostu do suszenia butów. Taki patent Ukraińcy wymyślili i on działa, natomiast te materiały są bardzo potrzebne. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani i mam nadzieję, że w najbliższych dniach dalej będzie tak samo. Dosłownie załatwiamy rzeczy na telefon. Dziś była potrzeba pozyskania notariusza, który jednocześnie zna język ukraiński. Zajęło nam to dosłownie 10 minut. Także za taką pomoc naprawdę serdecznie dziękuję. Będziemy się starać to wszystko koordynować. Wiem, że chcą włączyć się to również gminy powiatu koszalińskiego. W poniedziałek jest sesja w Cianowie, między innymi na ten temat tu uzgadniamy pewne szczegóły. Również jestem w kontakcie ze Świeszynem, z innymi gminami i będziemy się starali tą pomoc koordynować. Wiem, że jutro trafi do nas też transport materiałów opatrunkowych z Kołobrzegu, więc staramy się tu regionalnie pomagać w taki sposób, w jaki potrafimy i taki, jaki jest możliwy, jeśli chodzi o udzielenie pomocy przez mieszkańców, przez samorząd i to będziemy w najbliższym czasie, w dalszym ciągu koordynować, bo wszystko na to wskazuje, że jednak ta sytuacja
operacja potrwa znacznie dłużej. Oczywiście są jeszcze inne problemy, które będą musiały być w najbliższym czasie rozwiązane i z tego, co wiem, będąc w kontakcie z wojewodą, te sprawy też trafiają, idą jakby do przodu. To są kwestie związane z przedszkolami, nauką, pozwoleniami na pracę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w najbliższym czasie będzie musiało być, ale na stopniu krajowym rozwiązane. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim mieszkańcom Koszalina, wszystkim organizacjom pozarządowym. No dziś nie jest czas na dokładne podziękowania, promocje, więc jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam, ale staramy się wszyscy pomóc w najlepszy możliwy sposób, tak jak potrafimy to zrobić. Zachęcam jeszcze raz do tej pomocy, ale też proszę o to, aby ograniczyć troszeczkę odzież, natomiast te materiały, które lada moment po tej konferencji, one pojawią się na naszych stronach internetowych. Również będziemy prosili Państwa o to, aby w jak najszerszym zakresie ten zakres tej pomocy rozpowszechnić i będziemy już organizować tą drugą część, czyli transport na granicę. Tu jesteśmy też w kontakcie bezpośrednim z Iwanem Frankiskiem. Jeszcze działa internet, jeszcze możemy się łączyć, więc staramy się tą pomoc tak skoordynować, żeby dojechała do granicy, a nasze miasto partnerskie tą pomoc na granicy przejęło. Społeczeństwu Pomorza Środkowego, władzom miasta Koszalina z panem prezydentem i zastępcami, dyrektorami, którzy powołali sztab kryzysowy w mieście Koszalinie. Chcę powiedzieć, że na ten apel, na wspólny Związku Ukraińców i miasta Koszalina odpowiedziało około 40 miejscowości. To są samorządy Kołobrzegu, Darłowa, Sławna, powiatu sławieńskiego, Drawska Pomorskiego, Złocieńca, Wałcza. Nie wymienię ich wszystkich, ale to jest generalnie całe dawne województwo koszalińskie Pomorze Środkowe. Poprzez struktury związku dzisiaj robimy kilka akcji, między innymi codziennie od pierwszego dnia, kiedy o 5.45 napadła Rosja na Ukrainę, w siedzibie związku przy ulicy Piłsudskiego 6/1 jest prowadzona zbiórka rzeczy niezbędnych. Pan prezydent powiedział o tych czterech głównych, które potrzebne są dla miasta Iwano-Frankiska. Śpiwory, karimaty, agregaty prądotwórcze, medykamenty. Te cztery główne elementy chcielibyśmy zaapelować, żeby były dostarczane. Otóż pierwszy transport, jak pan prezydent powiedział, pojedzie we wtorek, kolejny w czwartek. Będziemy informować o kolejnych akcjach związanych z rozszerzeniem tej pomocy. Uruchomiliśmy jako Związek Ukraińców specjalne konto bankowe, na które zachęcamy również o wpłatę. Pan prezydent Ukrainy Piotr Zełenski również uruchomił specjalne konto. Ci, którzy chcieliby wesprzeć bezpośrednio siły zbrojne Ukrainy, mogą wpłacać poprzez system SWIFT, również armię ukraińską w celu obrony Ukrainy. Powinniśmy my, jako wszyscy samorządowcy, opinia publiczna, ale przede wszystkim przedstawiciele Polski w Unii Europejskiej, NATO, jak najszybciej zaapelować o wprowadzenie sankcji, ostrych sankcji wobec Rosji. Ja je kiedyś wymieniałem, więc powtórzę je, dlatego że one są szalenie ważne. Pierwsze, co jest kluczowe i też widzicie to Państwo w mediach, w całej tej dyskusji. Po pierwsze, sankcja, wprowadzenie całkowitego zakazu przepływów bankowych ze SWIFT Federacji Rosyjskiej. Po drugie, konfiskata majątków oligarchów, jak również dzieci dyplomatów, majątku, które są dzisiaj na Zachodzie. One wszystkie powstały z przestępstw gospodarczych, z przestępstw wojennych. Kolejna sankcja to jakiekolwiek zatrzymanie wszelkich współpracy sportowej, gospodarczej, samorządowej na różnym szczeblu. Czwarte, wydalenie wszystkich oligarchów, dyplomatów na teren Rosji. Narracja i reżim Putina od wielu, wielu lat krytykował, ośmieszał zgniły Zachód, w tym również Polskę, że to jest tak zły Zachód. Więc jeśli taki zły, to niech po prostu opuszczą ten zgniły Zachód i udadzą się do siebie, do Rosji. Dziennikarze, media, które informują, bardzo serdecznie dziękujemy za to zaangażowanie wszystkim władzom miasta Koszalina z panem prezydentem Piotrem Jedlińskim, wszystkim organizacjom, wszystkim wolontariuszom. Chcę powiedzieć, że w siedzibie związku codziennie będziemy dyżurować przy ulicy Piłsudskiego 6/1, numer telefonu 94 342 64 70. Wszelkie informacje, które by chcieli otrzymać, pomoc prawną, notarialną, jakąkolwiek, zachęcamy do kontaktu.
I bardzo ważna rzecz. Wielu Ukraińców ma tutaj swoich znajomych, rodziny i dzisiaj już wiemy, że wiele osób przekroczyło granicę. Ale chcielibyśmy zaapelować, żeby po prostu powiadamiali swoich przyjaciół, znajomych, rodzinę, żeby przechodzili przez centrum recepcyjne, czy to w województwie lubelskim, czy podkarpackim. Bowiem wywołuje to dzisiaj chaos informacyjny i ważne jest to, żeby przeszli przez centra recepcyjne. Kolejna rzecz. Apelowaliśmy wczoraj w Kołobrzegu do pana posła Hoca, posła Hoka, senatora Gromka, żeby jak najszybciej zmienić ustawę o uchodźcach. Dlatego, że ustawa o uchodźcach niestety ma taki zapis, że osoba będąca i posiadająca status uchodźcy wojennego przez okres 6 miesięcy nie może świadczyć pracy. Nam zależy na tym, żeby ci wszyscy, którzy przyjadą do Ukrainy, w ciągu kilku dni zaadaptowali się, wysłali swoje dzieci do przedszkoli, do szkół i sami podjęli się pracy i wspomagali budżet swój rodzinny, z drugiej strony wspierali gospodarkę Polski. Na dzień dzisiejszy jest ta grupa, która wczoraj przyjechała. To są osoby, które do nas dojeżdżają w tej chwili, one będą, będzie kolejna grupa lada moment. To są osoby, które przyjął Caritas, tam jest ponad 30 osób, z tego co wiemy, ale właśnie o tym, o czym mówił Roman Biłas, apel taki, dlatego że powoduje to swego rodzaju bałagan. Znaczy, tych osób nie ma w systemie, w momencie kiedy one nie przejdą przez centrum recepcyjne, to ich nie ma w systemie. Oni tak naprawdę mają status turysty. Czyli są jakby, mogą być pozbawieni tej pomocy. Te uzgodnienia też w piątek zapadły po południu, jeśli chodzi o kontakty ze Strażą Graniczną. Jest Straż Graniczna, jednostka w Kołobrzegu i tam jest też prowadzony 24-godzinny dyżur. Ja jestem w stanie zrozumieć, jeśli widząc na zdjęciach mamy, które prowadzą, wiozą w zasadzie dzieci na wózkach. Czasami człowiek nie ma głowy, podchodzi ktoś i mówi, dobra, gdzie chcesz jechać, mogę cię zawieźć w dowolne miejsce, bo tam jest też na granicy, trzeba pamiętać, olbrzymia rzesza ludzi, którzy skoszeni zresztą też. Olbrzymia rzesza ludzi, która po prostu jako wolontariusze pojechali tam, wzięli swoje busy i przewożą tych ludzi, zabierają ich bezpośrednio z granicy i przewożą tych ludzi w głąb Polski. Jest takie centrum recepcyjne w Szczecinie. Ja też wnioskowałem, żeby coś takiego można było utworzyć na bazie delegatury w Koszalinie, bo jest tu jednak spore środowisko osób, jest spore środowisko osób, które tu mieszkają, narodowości ukraińskiej. Ale jest też spore środowisko osób, które tutaj pracują, więc może to rodzić później swego rodzaju problemy. Są około ponad 50 osób jest przyjęte przez członków Związku Ukraińców w Polsce. To są jeszcze osoby, które przyjechały do tych, którzy tu już tutaj pracują. Więc staramy się te wszystkie sytuacje w najbliższym tygodniu opanować, tak żeby wiedzieć, bo to są różne statusy tych ludzi w tym momencie, jak przekraczają granicę. Czasami jeśli jadą do swojej najbliższej rodziny, czyli łączą rodziny, troszeczkę to inaczej z punktu widzenia prawnego wygląda. Myślę, że też będziemy musieli sporo z administracją rządową na ten temat podyskutować, w jaki sposób podchodzić do tych ludzi. Natomiast ci, którzy nie zgłosili się, no mają taką szansę jeszcze zgłosić się po prostu w Kołobrzegu. Będą się musieli w jakiś sposób dostać do Kołobrzegu i tam zgłosić fakt pobytu w Koszalinie, w dowolnym tutaj regionalnym mieście, bo przypomnę, że placówka w Kołobrzegu obejmuje 8 powiatów, więc można powiedzieć, że praktycznie pas nadmorski i w głąb są w jurysdykcji jakby placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu. I też ten apel właśnie o to, żeby jednak, jeśli już dzwonimy, bo wiem, że ci ludzie są w kontakcie, tak to wyglądało z naszej strony, że w zasadzie ta pierwsza grupa była cały czas w kontakcie z nami, ale poprzez swoich znajomych, również przyjaciół w Koszalinie, że jednak jeśli decydują się na to, żeby jechać do Polski, to żeby koniecznie przez te centra recepcyjne przechodziły. To nam później naprawdę ułatwia znacznie
znacznie tą pomoc, no bo trzeba pamiętać o tym, że w tym momencie te osoby będą objęte jakby pomocą rządową w kwestii zakwaterowania, w kwestii wyżywienia i tak dalej, i tak dalej. Stąd ten apel o to, żeby jednak ci, którzy mają kontakt z osobami, które jadą do Polski albo już wjechały do tej Polski, żeby jednak przechodzić przez te centra recepcyjne. To jest wbrew pozorom niezwykle ważne. One są w tym momencie w tak zwanym systemie uchodźców, który funkcjonuje na znacznie szerszą skalę niż lata wcześniej. Przyjeżdża po prostu duża zorganizowana grupa, przyjeżdża do Koszalina i oni już trafią do tych ośrodków, które deklarowaliśmy na samym początku. To jest i internat, i schronisko młodzieżowe, bo również to uruchomiliśmy i oni tam będą w tej chwili trafiać. Na dzień dzisiejszy jest trochę chaosu, też właśnie ze względu na to, że wiele osób podróżuje samodzielnie, przekracza granicę. Wczoraj mieliśmy taką sytuację, że dostaliśmy telefon z ekspresu z Pendolino, które zmierzało do Koszalina i trzeba było się po prostu tym zająć, więc sztab działa trochę w przestrzeni internetowej. My jesteśmy online w zasadzie, tak, każda wiadomość, jeśli coś się dzieje, to... Pierwsza fala, która jest, która trafiła, to do znajomych, do swoich rodzin. Takie przypadki są... Pierwsza fala osób, która już trafiła do Koszalina, to się została zakwaterowana w prywatnych rodzinach. Niektórzy swoi znajomi, przyjaciele wynajęli mieszkania w Koszalinie, starają się już znaleźć pracę i to jest ta pierwsza fala. Czekamy jeszcze na kolejne, bo jak wiemy, to już 100 tysięcy osób przekroczyło granicę. Pierwsi, którzy byli, to byli znajomi, którzy mieli tu swoich przyjaciół, rodzinę i oni zostali po prostu tak naprawdę przez wolontariuszy, przez ludzi dobrej woli rozdysponowani w prywatnych mieszkaniach. Ta fala będzie narastać, z tym trzeba sobie zdawać sprawę. Dzisiejsze dane to jest 15 tysięcy przez noc. Kolejne przeszło do Polski i oni przechodzą nie tylko granicę polsko-ukraińską, ale też starają się dotrzeć do Rumunii, przez Rumunię dojechać do nas. Też wiemy o takich przypadkach. Nie. Montować, wiesz, Trzymaj się. Fajnie, dobrze działasz. Tak się zastanawiałem, czy nie...